Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Bertbert. Dzień dobry. Który stracił konto. Dokładnie. Dobra, Bertbert, zanim zaczniemy, powiedz, o co chodzi, dlaczego stracisz konto, dlaczego musisz mieć nowe konto, dlaczego straciłeś całe konto, ban i w ogóle. Dobra, w dużym skrócie. Dostałem bana, bo kupiłem na aukcji tutaj, w sensie w grze, gdzie jest ta giełda taka. Kupiłem jakieś auto, to było bodajże jakiś ten Ford Focus RS, jakiś pre-order edition, czy co tam, jakaś edycja, po prostu normalnie jakiś gość się sprzedał, więc kupiłem sobie to auto, nie? A tu po jakichś dwóch miesiącach wtedy ban przyszedł, że i tam, że posiadanie auta, które jest niedozwolone, no i dostałem bana bez możliwości odwołania się, także dokładnie, dziękuję. Także stracił konto, musi założyć nowe konto i dlatego teraz ma nowe konto z mniejszą ilością pojazdów. Zmniejszą, ja mam chyba 30 aut tylko. No właśnie, dlatego moi drodzy, może prawdopodobnie więcej. Wracamy z tą serią i Berber będzie mógł pozrabiać trochę samochodzików. Zaczniemy od pędem przez uroczą wioskę, remix pojazdów. Współpraca, mój konwój. Proszę bardzo. Za chwilę dostaniesz zapę. O nie, to co, Lamborghini. Tak, Lambo będzie i będziemy się ścigać z myśliwcem. No, a ogólnie napiszcie, że smutno i przykro wam z tego powodu, że Berber stracił konto. Chociaż z drugiej strony... Z drugiej strony jak zrobimy nasze najszybsze pojazdy, to już od razu wygrałem. Tylko sam odcinek będzie bardzo krótki, nie? Bo tam jak masz 30 pojazdów, no to w tym momencie... krótkie by to było, nie? Bardzo. Jeszcze okay. Ja nie mam wszystkich na maksa tuningowanych, bo generalnie postanowiłem, że nie będę wszystkiego na maksa tuningował. No, żebyś przegrywał zawsze, nie wiadomo. Nie, bo ja nie jestem wielkim fanem tuningu, też ogólnie. Okay. Dobra, więc zaczynamy od Lambo i ścigamy się z tym samolocikiem. O nie, no to jest. I to wygląda jak ten z GTA 5, ten wielki. No nie? Tak? Ale nie, on nie jest taki duży, aż taki duży nie jest, co ty. Ale Lambo jest po prostu malutkie. Widziałeś kiedyś Lambo na żywo? Nie. Jest bardzo niziutkie i malutkie, moim zdaniem. To też jest trochę inne. No, w sumie. Zobaczymy. I czy myśmy już kiedyś tego nie robili? Ja jak najbardziej, możliwe, że tak, ale w ostatnim sezonie, bo teraz jest letni teraz sezon jest, robimy to, nagrywamy to przed czwartkiem w razie czego. Więc w sumie w środę to nagrywamy. Dlatego jeszcze mamy lato. Ale od czwartku już jest ten. Wiosna, nie, jesień. O kurde, ale się trzęsie. A jak się trzęsie! Dobra. Ogólnie to nie jest GTA, więc nie róbmy sobie baboli. Ale fajnie to wygląda, nie? Patrz, jakie picko. Fuuu. I wyobraź sobie, że ta gra jest z 2018 roku, nie? A niby ma być piątka? Tak. Fajnie by było, żeby to wrzucili niedługo. Jak coś wiecie o piątce, dajcie znać w ogóle. Może ktoś coś wie. A my tu mamy ograniczony czas, czy jak? Wiesz co, no teoretycznie... Kurde, nie pamiętam trochę. Nie. Wyjątkowo dzisiaj gram na padzie. Wow, ale to przyleciało mi teraz tutaj. A normalnie na kierownicy byś grał? No ostatnio grałem na kierownicy, pamiętasz? Jakiś czas temu. Pod koniec, jak już w ostatnich odcinkach, to ten, na kierownicy grałem. Dobra, mówię teraz, że będę jechał z pierwszej osoby, także może mi gorzej iść. Ale ja wtedy też z pierwszej osoby na kierownicy jeszcze w dodatku. Ale mówię, wiesz, dawno nie grałem. Wiem, że Berbert pogrywa. Pogrywasz, nie? Tak, Forza. I jeżdżę sobie bez celu najczęściej. No, więc mówię, nie, na razie wezmę na padzie po prostu. O! Ja mam wyłączone wszystkie te... Wspomagacze? Wszystkie ABS-y, wszystkie kontrole trakcji, wszystko mam tu wyłączone. No, okej. Okay. A tak przy okazji, następnym razem, jak będziecie chcieli odcinek więcej jeszcze, to prawdopodobnie skie będzie. Możliwe. No, tylko tym razem... O, ale fajnie przeleciał tu, patrz, normalnie. Więc na razie na padzie, jak będziecie chcieli, to może na kierownicy się szarpnę też. Tylko muszę się przyzwyczaić do sterowania. Do fizyki będzie w tej grze. Bo jasne. Będzie zmieniał te biegi dobrze i będzie dobrze. Tak. Bo tam manualną skrzynię sobie wtedy wbiłem. Na końcu już, nie? Na tych ostatnich chyba dwóch odcinkach już... Manualna skrzynia biegów i ten, i kierownica, nie? Na pierwszej osobie, to już w ogóle był kosmos. Jedziemy z takowym Lamborghini, jest kurde nieźle. Okej. Dobra. Dobra. To jest V12? Tak, V12. Mówisz? No, V12 jest. No to dobrze, pod machą. Chyba. No dobrze, bardzo dobrze. Pod Michon.
Jedziemy. W ogóle widzicie, Berbret ma Berbret X teraz. No, powinno być Berbret 2. Dlatego to teraz wygląda, jakby już 10 razy ci zbanowali. Znaczy, chyba ten. No właśnie. 10 raz. 9 raz, 9 razy w sumie. Wow. O, Paweł. Wziął mi tu przeleciał. Ale kurde, to Lamborghini jest z tym napędem niemożliwe. Nie, chyba nie. Nie, ma napęd chyba na 4, tak mi się wydaje. Ale tak zachodzi na tych zakrętach, jakby kurde był na tył. Mówisz? No. Tak się zdaje. Wow. Okej. Okay. Ciekawe, czy w realu też mamy takie wyścigi. O rany. Patrzcie. Patrzcie, jak to się robi po prostu. Zbanowałem Berta na zakręcie. Co? Dokładnie. Okej. Okay. Udało się. Porobieni. Dojeżdżasz tam? Czy dojechałeś? Dojechałem. A, okej, okay, dobra. O rany, tu jest mój awatar pokazany! To jaki masz awatar, panu? No ja wrzuciłem sobie swoje zdjęcie. Wiesz, po prostu patrzę teraz, moja twarz tam jest, nie? Takie co, je? Tak. Okej, okay, okej. Okay. To jak wrzuciłeś swój awatar, bo ja w sumie nie mogłem. Ogólnie śmiesznie, bo ona patrzy na mnie, a ja na nią. Dobrze. Dobra. Co my tu mamy? Losowanko, Super Wheel Spin. Super. Ferrari 585M. Złota brązowa. T-shirt i coś tam. Czapka sztruksowa. Sztruksowa czapka, idealnie. No. Nie no, super, kurde. Na pewno tej czapki użyję, nie no. Napęd czapki, mówisz? Dobrze, tak, tak. Tak, tak. I tylko jedna auto, jakiś Lotus, kurde. Dobra, tutaj chyba, ogólnie tutaj był ten pokaz, chyba tylko jedna runda. Ale... Teraz wyścig przed nami. Tak, teraz jeszcze przed nami wyścig. Więc playlista festiwalowa. To by już się załadowało? Cyk. Tak, oczywiście. Bo czekaj, bo mnie tak. się ładuje. Ja już się tam teleportuję. W razie czego się wbijesz na mapę, to wówczas odpalę. I zaraz zobaczmy, to się nazywa Podziemna Podróż Cross w Lasach Lake Chrust. Dobra, Rebeka, przestań gadać. Czy już mogę odpalać? Nie, jeszcze nie. Okej. Okay. No co tam, czy zmieniłeś opony, czy zmieniłeś? Mamy to samo auto. Najważniejsze, że nawet na felgach bym dojechał, mówię ci. W GTA na felgach dojeżdżam, to tutaj nie dojadę, proszę cię. Dobra, zobaczmy, jaki wybrałeś samochód, Berber, zaraz zobaczymy. Nie było żadnego starego auta, także masz czwarte auto. No, widzisz? To samo. Nie, wiedziałem. Inne mamy. To samo. Inne, zobacz tył mój. No to samo auto mamy. Inne auta to jest, widzisz, że z tyłu mam pakę. A ty masz, ale ty masz siedzenia. Ale ty masz jakieś porobione jakieś. Ty masz jakieś rodzinne, co to jest w ogóle? No właśnie najlepszy. Boże, jakieś rodzinne, no proszę cię. A nie, ty masz faktycznie inne jakieś. No. Mówiłem ci. Ale to wyglądają. Co to jest? Ale tak swoje. Ja mam Malu. A ty masz jakieś. Co to jest w ogóle? No, no Family Car, no. No. Co ty masz na głowie w ogóle? I patrz na mój awatar tam. Dobra, no, pamiętaj, żeby trzymać piękny już gaz. Piękny jesteś, piękny. Okej. Okay. Patrzcie, tak się właśnie wyprzedza w Pyskowicach. No, to nieźle tam, kurde, gdzieś robisz. Patrz, pyk i już jestem pierwszy. I to tak na światach się wyprzedza. Oczywiście. No boty mnie spychają, co jest, kurde, no ja... bo jak ciśniesz bota, to oni cisną mocniej. Ale ja właśnie ani jednego nie dotknąłem. A, no to też wynika z tego, że po prostu cisną cię pewnie dlatego, że jesteś Bird. Aha, no, no. Super. No, ta, no to tak ja i Skie, wiesz, jak widzę Skie, no to go cisnę, bo wiem, że to jest Skie, nie? Mhm. No. Jak widzę ciebie, ale widzę Skie, no to biorę Skie, po prostu cisnę. Jak nie widzę Skie, no to cisnę ciebie, no. Całkiem logiczne. Dobra. No to nie jest wyścig na kurde takie auta, co to no ma proszę być? Cię, tutaj już nieraz robiłem taki wyścig tym, jakimś Lambo albo Ferrari. I to w takim przełaju. Albo w ogóle nawet tym. To 4x4 się takie auta robi, a nie w tym napędzie, kurde. O rany. Dobra. I co tam się dzieje? Panie Bertbercie, są trzy okrążenia chyba, jak kojarzę. Tak, są trzy okrążenia. Nie lubię wyścigów na okrążenia. No ale to przynajmniej wiesz, drugie, trzecie okrążenie robisz, wiesz, lepiej, bo już znasz trasę mniej więcej. I wiesz, czego się spodziewać. No, taka sytuacja. Dobra, dawaj, dawaj!
Kurde, to ma ponad 600 koni na tył napęcie. Aha. No przynajmniej dobrze? Ja mam takie. No to tak jak maluch, nie? A, jasne. Dobra. Dobrze. No powiem, jak tyś wybrał, kurde, co ty masz za auto? Na pewno masz A800? No tak. Nie mogę wziąć mocniejszego, bo jakbym nie miał, jak miał... A pewnie żeś założył, kurde, do niego 4x4, na stówę, kurde, bo to niemożliwe, żeś tak odszedł na każdym zakręcie. No widocznie sobie założyłem, ale 4x4. To jest wręcz niemożliwe, żebyś tak odszedł, stary. Jak to? No... Ja zawsze odchodziskie najszybciej, nie? To wiadomo. Co? Ale trochę w innej formie. No, jeżeli wychodzi o wyścigi, no to normalne, że ja odchodzę, no to jest logiczne, nie? Jeżeli chodzi o GTA, to wiadomo, że Skie odchodzi najszybciej. Najczęściej. Biedny Skie, nie? No. Ajajajajaj. Szop zdychadło, no, taki. Można powiedzieć. Kurde, bez ABS-u to ja tu muszę hamować dość wcześniej, bardzo wcześniej. Ja też muszę wcześniej hamować, bo tutaj jest później lipa. A nie, bo mi się mogą koła zablokować teraz. Aha. No mi też się jak hamuję, to mi się koła blokują, a mi nie mogę skręcać. Nie no jak? Normalnie. Niby skręcam, ale nie skręcam. Koła skręcone, ale jadę do przodu. Dobra. Nie no, Berb. Halo, gdzie jest? A w ogóle gramy, wiesz, że nagramy na wybitnym? Chyba? No ja cały czas tutaj z nimi jadę, cały czas na jednym miejscu jadę tutaj, no. Więc to nie jest jakiś wysoki poziom. Nikogo nie mogę dogonić, wybitny. Ani nikogo nie dogania. Naprawdę, ja gramy chyba teraz na wybitnym. Zapomniałem hamować, okej. No, więc wracając do tematu, wybitne to nie jest jakiś wysoki poziom, później jestem jeszcze dwa poziomy albo trzy poziomy wyżej. No ale oni nie zwalniają, ja jadę cały czas z nimi po prostu. Nie mogę Aha. ich dogonić, ani... No bo to jest chyba obstawa twoja, czy coś. No widocznie, nie wiem. A patrz, wygrywamy, 1650 punktów jest. No to skoda jest, nie. Dobra, Berber, bo to ewidentnie sztucznie przedłużasz odcinek. Weź tam przyspiesz troszeczkę. No kurde, nie moja wina, że ty sobie tak modyfikujesz to auto, że kurde nie przypominasz fabrycznie, no. Dobra, ja już właśnie teraz dojeżdżam do mety. Aha. Wjechałem na metę. Okej. No i teraz musimy trochę poczekać, aż ktoś z drugiego miejsca dojedzie. Jak widzicie. Także to jest czas na kawę. Prosto. Tak, czekam na mecie po prostu. O, drugie, trzecie dojechało. Czwarte dojechało. O, Berber dojechał na piątym, dobra. No i elegancko, zobacz, wygraliśmy. Tak to się robi. O, ran, jak to wygląda po prostu. Ten dziadek, ta moja twarz i dziadek mróz jakiś, nie? A na przemian zrobiłem, nie? Masakra. O, trzeba fotel włączyć w ogóle. Cyk. O, to nie miałeś jeszcze wszystkie odcinki. Nie miałem fotel miałem wyłączony, widzisz. Od początku odcinka tego tutaj. A to teraz kolejny wyścig. Tak, teraz kolejny wyścig. Musimy jeszcze ten wygrać. Jak ten wygramy, to będzie spoko, super, wypasiony, wygrany. Dobra, to dam znowu odjedź 2 km do przodu. Do tyłu? I dobra. Ja sobie będę z nimi jechał. No. Dobrze. Zobacz, mam A800? Mam A800. Ty masz A800? Też masz A800. No właśnie. Widzisz? Ale ty masz wyższy poziom, masz 195, ja mam 143. No ale co to ma poziom do tego? No tylko mam jeszcze gwiazdkę obok tego, dobra. Dobra, ja muszę lekko startować, żeby mi... Nie no, ty na stówę masz. No muszę 4 mieć na... 4 na stówę, stary, ty masz taki start. No mocny, przecież ja że... jestem kot, to ja mam na 4 łapy. 4 łapy, 4 łapy. A na łapach, kurczę, skręcaj! Kot kudłaty. Kto tego goni kota, kto tego goni kota. Może Berbert, może Skie. Jak mi wybili lampy tylne normalnie. Lepiej niż zęby, nie? No, miała racja. Dobra, wbiłem się na pierwsze. Jak ktoś mi lampę uszkodził, jadę się naprawić. Do boksu zjedź. Tak, od razu.
Też na trzy okrążenia, o panie. O rany. Dobra. Nie mogę dodawać mu na maksa gazu. Co ty mówisz? No, no bo mi koła po prostu i... Uciekają ci na boki. Rozjeżdżają no, ci się, szpagat tak, się jest robi. Jest przy tym napędzie, no. To jest coś niebezpiecznego. Ale mi się auto wybrudziło. No nic, no muszę umyć totalnie. Tak pervert w GTA albo z kiem. Zawsze. O, zepsułem auto, muszę iść naprawić. No. O, zabrudziło się, muszę iść naprawić. Ja nie wiem. Co wy robicie? Dobra. Bo jeździć brudnym autem, no. No właśnie, nie, no to ja wysiadam, nie? Totalnie. W trakcie wyścigu z buta polecę. Dobra. Nie no, elegancko idzie, patrz. I Berber na drugim miejscu, pięknie. Zamykamy pierwszą stawkę. Zamykamy. Tak jest. Zaiste. Tylko jeszcze... W rzeczy samej. Nie pominę żadnego punktu, to będzie dobrze. Nic tam nie pomijaj. Ja praktycznie cały czas driftem jadę, nie? No dobra, może nie cały czas, ale... Dobra, dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Ale patrzcie, teoretycznie Paweł ma cięższe ode mnie auto, bo ma no. wymieniany napęd. A kurde, na zakrętach tak zyskuje przewagę, że... Aha, widzisz? Gruby wszystko może. Zostać z ciężarówkami, wiesz, tak samo. Rozpycha się na drodze. Tak. Jak domyślasz się, pewnie ciężarówka z naczepą jest też szybsza na zakręcie niż na przykład takie Ferrari. Tak, blokuje drogę wszystkim. Dokładnie. W rzeczy samej. A ty masz włączoną tą linię taką, co ci pokazuje, gdzie jechać, czy nie? Tak, tak, mam to włączone. To jest fajne ułatwienie. To mów mi, którym... kiedy mam skręcać, bo ja jej nie mam. Nie, to jest właśnie takie... To trochę wygodne to jest, trzeba przyznać. O, dojechałem do mety, okej. Okay. Już? No, a coś ty myślał, no. Takie kilka zakrętów. No. Ej, wyzerujemy ich, patrz. Zero punkcierów będą mieli. To dobrze chyba, nie? No bardzo dobrze. Okej. Okay. No to co, no to co? Ostatni wyścig w takim razie, dzisiaj. Już mamy to wygrane. Więc za chwilę wygramy jakiś tam samochód. Który jest bardzo rzadki niby. No znowu Paweł i dziadek. No nie. Dobra, szybka podróż do celu. Szkoda, że od razu się nie odpala kolejny wyścig, tylko trzeba ręcznie, tak? Nie, ten... Znaczy nie ręcznie chyba, to trzeba tylko czekać, nie? Nie. Znaczy nie, no chodzi i ten... Dobra, nie o to mi chodziło, nieważne. Mam nadzieję, że teraz będzie jakiś wyścig taki... Teraz w ogóle jest po zmroku. Nie, to jest wszystko krosowe, więc wszystko leci po... Nie, po kurde, jaki długi. Aha, to chyba jest z punktu zobacz, do punktu. Tak, to jest z punktu do punktu, dokładnie. No okay. Nie, to chyba nie będzie całkowicie krosowy. Szlak przez wzgórze białego konia. Widzisz? Różowa marynarka, czy ty masz kurteczkę i... Co? Jakaś złota spódnica, co? No i korona jeszcze do tego, nie? Na łbie. Proszę mnie nie blokować. Wypad, 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 wypad. Z drogi śledzie koteł jedzie. Jakiś Stanley Snipe tutaj w ogóle jedzie. Chyba Snape. Stanley. Jeszcze Snape. Nie, no mam gaz do dechy, nie mogę dogonić gościa. O, dobra, doganiam. Bo ty na zakrętach, pamiętaj, masz cięższe auto od nich wszystkich. Ale na zakrętach wszystkich, kurde... No pewnie, odstawiasz. Wiadomo. Dobrze. Ej, ale mi siedzi na dupci tam. Ja powoli nadrabiam ten start. Jeszcze trzeba, kurde, uważać na zakrętach. Mam ci, że na prostej ten Stanley Snape? Starego? To widzę, że on taki mocny jest. Hardy. Bardzo. Pędzi jak nie wiem. No to jest Stanley w końcu. No. To jest Snape, profesor. O, Berber, drugie miejsce, elegancko. Stanley też ma tył napęd, bo go zarzuciło na zakręcie trochę. To tak mocno. O, rany, masakra, ale się wrąbałem. R-
rany. Dawaj. Właśnie, a mi już nie starczyło punktów na ten, na lepsze hamulce do niego. Po co komu hamować, chłopie? To jest wyścig. Bo ja mu wymieniłem, a nie hamownia. I sama wymiana opon to chyba było plus 30 punktów już do tego, do tej klasy pojazdu. Aha. Później mu tylko wymieniłem chyba ten filtr i dałem mu chyba trochę, żeby poszły bardziej mocniej w newtonometry, no. Aha. Dobra. Tylko przez to właśnie bardziej trzepią opony, no. Trzepią opony? No. Co? Taka prawda. Co to znaczy trzepią opony? Czyli... Trzepać to sobie możesz dywan, palisz, wiesz? Po prostu. No. Przy starcie. Lepiej? Trzepią opony. Trzepią opony, no proste. Masakra. To prosto, że tak. Jasne, dobra. I dojechałem do mety. Już? No. Pięknie, elegancko. Nerw Paweł. Widzisz? Widzisz? Tak to się robi. Widzisz, mam różowy level w ogóle. Co? Zobacz sobie. To 43. Na liście. Z gwiazdką. Ale zobacz, ale ty masz z gwiazdką, a ja mam bez gwiazdki. No. Wiem. A to ile jest leveli, żeby mieć gwiazdkę? Nie pamiętam, 200 czy coś. Teoretycznie zaraz będę miał. Gwiazdę, no a później jeszcze tylko 143 bym musiał bić. Aha. Nie. Patrzcie, dobra. Ukończono. Podziemną podróż. Pyk, 3 gwiazdki. Ta duża twarz na cały. A to też moją widziałeś? No. Kurczę, no dobra. Nie no, nie widziałem, ale... Myślałem, że swoją. Sobie. Dobra, nagrody, pięknie. 25 tysięcy punktów tylko. Nie no, Luisik, spokojnie, dostaniemy teraz autko jeszcze. Znaczy już dostałem jakąś Hondę. O, kolejną. Wpływ. Kolejny poziom, 144. No, najgorsze było, że czasami to ja dostawałem auta, które już miałem. Will Spin! Zobaczymy, coś wylosuje. Coś wylosuje. Co 5000 wylosuje? No nie mogę. Poczekaj, co ja wylosuję? Auto! BMW M4 GTS. Mam to auto chyba. Fajnie. Cieszy mnie to naprawdę. Dawaj tutaj szybciutko. O. M4 chętnie przetrudzę, tylko nie wiem, czy ja czasem nie mam tego. Czekajcie, auta ja tu muszę w ogóle. Okej. Okay. Zmień samochód. Pyk. Ulubione. Cyk. Weźmy sobie. O, niech będzie teraz. Bugatti Divo. Po co ci Bugatti Divo? No bo słuchajcie, kończy się czasem. Stare auto, czasem to nowy się kończy, więc z tym sobie czasem kończymy. Jedziemy na koniec odcinka! Także na no koniec odcinka jeszcze dalej! No. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos. Na razie.